Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję inteligentnego gniazdka sieciowego TP-Link Tapo P100. Zacznę od obudowy. Całość jest wykonana z białego, matowego tworzywa, które prezentuje się bardzo elegancko. Obudowa ma wymiary 72x51 mm, więc no nie jest to ani duże, ani małe urządzenie, jednak nie ma co liczyć na to, że uda nam się podłączyć je do podwójnego gniazdka. Jest tak dlatego, że ten element podłączany do gniazdka niby jest bliżej jednej z krawędzi, jednak jakby na odwrót jest tutaj dziurka na bolec z uziemieniem. Biorąc pod uwagę, że w normalnym podwójnym gniazdku ten bolec jest po środku, to Tapo P100 musimy podłączyć albo do gniazdka górnego, zasłaniając tym samym dolne, albo do góry nogami do dolnego, ale wtedy zasłonimy również górne. Niewątpliwie jednak zaletą jest oczywiście to, że mamy tutaj miejsce na bolec, bo w wielu tego typu sprzętach niestety czegoś takiego nie uświadczymy. Oczywiście z drugiej strony też mamy uziemienie, więc całość będzie tutaj w pełni bezpieczna. Z pozostałych elementów to od przodu mamy jeszcze nazwę urządzenia, a także diodę informacyjną, która wskazuje nam, w jakim stanie jest urządzenie, czyli jest albo włączone, albo wyłączone. W ustawieniach możemy oczywiście tą diodę sobie wyłączyć. Od boku jest jeszcze fizyczny klawisz, który umożliwia nam fizyczne włączanie gniazdka. Najbardziej istotne jest jednak to, że możemy sterować nim za pomocą aplikacji. Nazywa się ona Tapo i po zalogowaniu lub zarejestrowaniu wystarczy, że dotkniemy plusa w prawym górnym rogu, a następnie wybierzemy urządzenie, które chcemy dodać. Proces łączenia jest bardzo prosty, mamy krok po kroku pokazane, jak on powinien przebiegać. Wystarczy bowiem na chwilę włączyć Bluetootha, potem podać hasło do naszej sieci Wi-Fi, a reszta sama zadzieje się w aplikacji. Po skonfigurowaniu w tym programie od razu mamy informacje na temat dostępności tego urządzenia, i najbardziej podstawową opcją jest możliwość po prostu wyłączenia lub włączenia. Opóźnienia pomiędzy dotknięciem ikonki a zadzianiem się jakiejś akcji na tym urządzeniu praktycznie nie ma. Wszystko działa bardzo płynnie i to mi się jak najbardziej podoba. Z innych dodatkowych opcji mamy możliwość skorzystania z trzech trybów, a mianowicie harmonogram, w którym ustalamy, w jakie dni, o jakich godzinach urządzenie będzie się automatycznie włączało lub wyłączało. Możemy także ustalić, że gniazdko będzie włączało się na przykład przy zachodzie słońca lub wyłączało przy wschodzie. Dalej mamy tryb poza domem, czyli też taki harmonogram. Tym razem jednak wybieramy, w jakich godzinach codziennie jesteśmy poza domem. Wtedy po prostu włącznik Tapo będzie wyłączony. Ostatnią opcją jest minutnik, czyli po prostu możliwość ustawienia, po jakim czasie on się automatycznie wyłączy lub włączy. Ciekawą informacją na dole jeszcze jest to, że mamy podany czas działania dzisiaj w ostatnich 7 dniach oraz w ostatnich 30 dniach. Niestety zauważyłem, że czasy pracy kasują się za każdym razem, gdy odłączymy urządzenie od gniazda sieciowego. Niestety jednak nie mamy tutaj innej bardzo ciekawej informacji, a mianowicie ile prądu zużywamy, co w niektórych włącznikach nawet w tej kategorii cenowej jest już obecne. Mamy za to integrację z Google Home oraz Amazon Alexa, wystarczy, że w tych programach dodamy usługę Tapo, a urządzenie automatycznie pojawi się na liście. Wtedy praktycznie w jednym miejscu możemy zarządzać większą liczbą urządzeń jednocześnie, tym także właśnie tym gniazdkiem. Oczywiście dodam jeszcze, że nie musimy być połączeni do tej samej sieci, chcąc korzystać z TP-Link Tapo P100, jednak no włącznik musi być cały czas do tej samej sieci podłączony. Na koniec dodam jeszcze, że maksymalna moc podłączonych urządzeń nie powinna w tym przypadku przekraczać obciążenia 10 A. Podsumowując, TP-Link Tapo P100 kosztuje aktualnie w okolicy 50 zł. Za tą cenę dostajemy solidne gniazdko, które działa praktycznie bezproblemowo. Wszystkie akcje wykonywane są błyskawicznie, wręcz natychmiastowo i nie musimy totalnie nic czekać, zanim wywoła się akcja na gniazdku. Poza tym możemy skorzystać z włącznika nawet w polskich gniazdkach, ponieważ przewidziano miejsce na bolec z uziemieniem. Ciekawostką jest także informacja o czasie użytkowania. Z braków jednak, tak jak wspomniałem, nie mamy tutaj podanego zużycia energii. Moim zdaniem też to miejsce właśnie na to uziemienie jest w złym miejscu i powinno być raczej w drugą stronę. Poza tym jednak myślę, że TP-Link Tapo P100 to udany sprzęt, który mogę Wam w 100% polecić. Jest to kolejny bardzo dobry włącznik, który do takiego prostego zautomatyzowania niektórych sprzętów sprawdzi się naprawdę bardzo dobrze. A co Wy myślicie o tym sprzęcie? Czy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach.
Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!